Dobry den, jak mówią Czesi drodzy YouTubowicze, straszyli nas brzydką pogodą w Czechach, a tymczasem Chomutów, bo tak się nazywa miejscowość, w którym Polska podejmie Czechy, przywitał nas piękną pogodą. 40-paratysięczne miasteczko, bardzo fajny stadion, czeska telewizja już gotowa do tego, by pokazać to spotkanie, które będzie także transmitowane do Polski. Zadanie niezwykle trudne, bo zagramy bez naszej najlepszej zawodniczki, odpowiedniczki Roberta Lewandowskiego, czyli Ewy Pajor, ale my mocno wierzymy, że nasza reprezentacja dzisiaj da radę. Jesteśmy zawsze tam, gdzie Polska gra. Nasze reprezentantki już zapoznały się z murawą w Chomutowie. Ta jest bardzo dobra, zielona. Przede wszystkim dobra jest pogoda, tak jak już wspominaliśmy. Piłkarska, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Nic, tylko grać. Sam stadion w Chomutowie jest bardzo zadbany. Trybuny w pełni zadaszone, także na nic nie można narzekać. Muszę wam powiedzieć, drogie misiaki, że centrum Chomutowa jest niezwykle urokliwe. Za mną 16-wieczna wieża, która jest takim symbolem tego miasta. Została ukończona w 1525 roku i stanowi jedną z największych atrakcji właśnie tego regionu. Na rynku w Chomutowie nie zabrakło także sklepu Bata, czyli słynnego sklepu obuwniczego założonego w czeskim Zlinie przez Tomasza Batę. No w zasadzie taki sklep Baty firmowy, dzisiaj już międzynarodowego koncernu z siedzibą w Lozannie, można zobaczyć w każdym czeskim mieście i miasteczku. Że dzisiaj dobra gra, jedyne czego zabrakło to tak naprawdę zwycięstwo. No cieszymy się z tego punktu, bo zdobyliśmy go na bardzo trudnym terenie z przeciwnikiem, który jest wyżej notowany, losowany z wyższego koszyka. Mieliśmy różne momenty tutaj, zaczęliśmy bardzo słabo, nie mogliśmy złapać rytmu, dobrze, żeśmy ten moment przeczekali. W drugiej połowie, po mocniejszych słowach w szatni, zaczęliśmy wreszcie realizować to co chcieliśmy, a przede wszystkim mentalnie żeśmy się obudzili, bo tutaj jest kwestia, że my gdzieś przestraszyliśmy się tych czaszek. Nie wiem, czy to ze względu na te pierwsze 15 minut, ale tak to wyglądało. Dobrześmy ten moment przeczekali, potem mieliśmy swoje okazje, a w drugiej połowie zaczęliśmy grać tak, jak chcieliśmy. W dobrym bloku, wychodząc do kontry, trochę się pogubiliśmy i nie podobały mi się stałe fragmenty gry, bo inaczej trochę mieliśmy to wykonać i będziemy musieli jeszcze nad tym popracować. Natomiast generalnie jestem zadowolony z punktu, jestem zadowolony z tego, że w kolejnym meczu nie straciliśmy bramki. No i wszystko okaże się we wtorek w decydującym meczu, który zagramy u siebie. Bardzo COVID przeszkadza w ogóle drużynom reprezentacyjnym. Trudniej było, prawda? Przecież długa przerwa, dziewczyny długo ze sobą nie grały tak naprawdę. Podobne problemy mają też męskie reprezentacje.
Nie myślę o tym. Przeszkadza, nie ukrywam, że przeszkadza, ale ja nie mam na to żadnego wpływu. Nie? Ja COVID wymyśliłem i to, że ja będę na ten temat biadoli, niczego to nie zmieni. Więc kwestia jest tego, że trzeba się po prostu dostosować, przystosować do tego, w miarę możliwości przygotować. Natomiast dla mnie największym bólem jest to, że grałem bez tych kibiców. I zagrałem w Polsce znowu bez kibiców, bo to jest jak mecz treningowy. Ja tego naprawdę średnio to czuję. Słuchałem uważnie trenera uwag. No i było tak, grajcie po ziemi przede wszystkim, to raz, żeby nie wywalać tych piłek, a też co ciekawe, trener powtarzał, gramy Hiszpanię, z tego co pamiętam, przez taki fragment gry, albo gramy, już nie pamiętam, drugi kraj. O co to chodziło? Czy możemy coś zdradzić kibicom w tych uwagach? Mamy swoje kombinacje stałych fragmentów gry i dziewczyny wiedzą, jak mówimy o hasłach, to wtedy każda wie, jaką kombinację chcemy zagrać, ale dzisiaj to, żeśmy się ustawili, to potem to zostało trochę, niestety nie zachowaliśmy tej zimnej krwi. Gdzieś emocje, za dużo było tych emocji, to musimy zmienić do następnego meczu, bo stałe fragmenty gry były zawsze naszą mocną stroną, a jak będzie taki bałagan przy tych stałych fragmentach jak dzisiaj, to przestaną być naszą mocną stroną. Musimy wrócić do porządku i dyscypliny, jeżeli chodzi o takie, o ten element gry. Będziemy na tym pracować, no, omówimy to, bo mamy raptem dwa treningi, w zasadzie jeden, bo mocno tu dużo na dzisiaj zdrowia to kosztowało, ale postaramy się coś zmienić. Nasz atak chyba można dzisiaj pochwalić, dużo szarpania, dużo próby rozerwania Czeszek, kilka indywidualnych akcji mogło się naprawdę podobać. No, szukamy życia bez Ewy Pajor, tak jak męska reprezentacja szuka życia bez Roberta Lewandowskiego. Oni mieli to szczęście, że to tylko jeden, my niestety musimy szukać przez jeszcze dwa zgrupowania, bo Ewa jest włączona do końca roku. No i dzisiaj dobrze to wyglądało z przodu, fajnie wyglądała Dominika Grabowska, fajnie wyglądała Weronika Zawistowska, tu też Ania Rędzia, dobre zmiany też, dziewczyny, które weszły, dały dobre zmiany, uspokoiły, trochę inaczej zagraliśmy, ten mental nam się podniósł, także no jest, mamy pewne przemyślenia, był to jakiś eksperyment, bo nie ukrywam, że nie było jeszcze Oli Sikory, nie było Jessica Jaszek, także tutaj niektóre zawodniczki jeszcze, Partycja Barcerzak była tylko na 50 minut, bo ma kontuzję, także no mamy trochę problemów tych fizycznych, dlatego cieszę się, że ten zespół, ten personalny, który żeśmy tutaj wystawili, że on podołał i ja przy takich personaliach brałbym ten punkt przed meczem w ciemno. Dziękujemy panie trenerze, życzymy powodzenia w Bielsku. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli można. Gratuluję, bo jesteście jedyną redakcją, która do nas przyjechała. I szacunek dla was, dla Ciony po oczach, duże i podziękowania ode mnie i od mojego sztabu i od moich dziewczyn. Dziękujemy panie trenerze, pozdrawiamy. Czeskich Chomutów opuszczamy w dobrych nastrojach pomimo braku zwycięstwa. Polki pokazały bardzo dobrą grę i przez większość czasu spotkania były po prostu drużyną lepszą od Czeszek. Jak będzie w Bielsku-Białej? Mamy nadzieję, że będzie dobrze, dlatego że zwycięstwo nad Czechami spowoduje, że będziemy mieli niemal autostradę do awansu. Oczywiście zostaje jeszcze bardzo ważny mecz z Hiszpanią, ale jednak to pojedynki z Czeszkami będą kluczowe.